Hej, hej, my w samochodzie u Grzegorza jesteśmy, bo wyruszamy do Cedrowych Wzgórz. A masz może kabel pod USB? Dorota, nie masz? Tu mam. A dobrze, to dobrze. Nie, bo będziemy nawigować się. Tak. Od rana miałyśmy komplementy, jak jesteśmy piękne i cudne i że makijaż i w ogóle już jest lepiej. Także, i że pachnące. I że pachnące. Dobrze, no, nie ten. Właśnie ja nie wziąłam słonecznych. Okulary. A no tak. No. Też nie mam okularów. Ale co tam? Będziemy żyć. Także ja jestem ubrana na profesurkę, to znaczy mam sweterek i mam wszystko z dzianiny i zaczynamy naszą przygodę. Ma je taki dumny, taki ze... No. Ale zieleń piękna i w ogóle... Pięknie właśnie jest. Tak... Kolory są obłędne. No. Wiesz, czy mi się kojarzy z polami alizejskimi, jak na jesień kwit, znaczy tam są kwiaty, już nie pamiętam, bo na wiosnę to są magnolie w trzech od kolorach. Ale a tutaj jest pięknie, Boże, jaka zielenie. No mówię, że takie trasy to jest rewelacja, a nie tam autostrady. I złota godzina przed południem, zauważyłyście, jakie jest oświetlenie? Pięknie. Pięknie. Bardzo jak poruszać biodra. Miała takie szyny platonowe. Też te przyśpiewki już nie kombinowała, miała swoje takie. Mam. Nie, bo mi aparat zwariował, próbowałam znaleźć światło, żebym nie miała ciemnej buzi, bo chciałam wam pokazać, jak mi jest wygodnie. Se siedzę, podkurczone nogi, se nie prowadzę, a se jadę. Słuchajcie, już wam się pokazuję, bo doszliśmy do wniosku, że my w trójkę jesteśmy w zestawie jak frytki, ketchup i cola. I teraz już są podzielone te role. Grzegorz wybrał, że będzie ketchupem. Ja mówię, to ja będę frytką, jakkolwiek to nie zabrzmi. No i Dorocie zostało, że będzie kolą. Ale dobrze, taki odrdzewiacz potrzebny. Tak, uderzę do głowy. Kola jak wino uderza do głów. Moi kochani, dzisiaj się bawię w youtuberkę. Haha, słuchajcie, na moich ustach. W ogóle nie wiedziałam, co użyłam, tak użyłam. Estée Lauder. Wow, to chyba jest dobra firma. Gdyby ktoś pytał. Ja mam z tego ubaw, sorry, po prostu. Naprawdę. Outfit of the day. Chustka made in China, Mendicza. Ale Estée Lauder na barach, jakkolwiek to nie zabrzmi. Made in China, kochana. Jak? No name. No name. Okej. Okay. Mogę ci liść ze z głowy zdjąć? Bo masz taki jakiś chyba, że... Myślałam, że ja mam liść na głowie. Już to inny liść, inna głowa. Nie, przez Olsztyn nie. No słuchajcie, mamy Olsztyn, jak to wygląda z góry. Oni naprawdę wiedzieli, gdzie te zamki budować. No rewelacja. Ja kiedyś byłam w Olsztynie, ale to... Fajna restauracyjka nieduża jest tam u podnóża. Nawet fajnie. Na vloga kręcimy. Kochani, zamek w Olsztynie za mną. Oczywiście. Nie, na Jadkę, na szybce. Ale poczekaj, bo jeszcze tutaj ten. I zaraz będzie Grzegorz tutaj dawał wam znaki, gdzie jesteśmy, bo próbuję kręcić vloga. A my parking, kawka, herbatka. Tutaj nasi. A tutaj zamek olsztyński, którego mało widać, ale jest. Podglądam Grzegorza, jak robi Insta. Jest szyld do góry nogami, żeby zwrócić na niego uwagę. Może wam pokażę w powrotnej drodze, ale teraz tak. I rzeczę. Jestem głodny. To objaw niezawodny, że gdzieś tu jest zamczysko albo oberża blisko. Na pieczeń mam dziś chęć. Doroto, za mną pędź. Już pędzę! Jak ona to powiedziała? Już pędzę za tobą, hrabina, aż mi się nogi zwiną. Ale no tak. O, zobaczcie, słuchajcie, zbliżamy się do wejścia. Nie żebyśmy tam wchodzili, ale jako, że jesteśmy osobami głodnymi, to trzeba karczmę, oberżę, szynk zaliczyć. A to się nazywa stodoła pod zamkiem, czyli to nie może być ładne, to musi być stodolaste. To będzie taki siermiężnie nie toporny. No, ale byle żarcie dobre było i dużo. A, lecimy.
Grzegorzu, wzywam cię do nagrywania. Gdzie wchodzimy? Proszę bardzo. Do przepięknej... Ale nagrywaj u siebie! U mnie to już sobie nagrałam! No! Słuchajcie, ja zaraz wejdę do środka, ale chciałam nagrać piękny ogród. I ja na tle ogrodu. Idę do was. Obiadkowo. Dzień dobry. O, wchodzimy. Jakieś refleksje. Tu może tak ładnie jest, nie? Dobra, wybraliśmy, mamy ten. Mamy ten. To się na pewno jakoś nazywa. Wrzos. Ja ci przesunę to. Nie, mogę sobie tutaj. Auć! Ja sobie ci przesunę trochę tą ławę. O ile dam rady. Cudnie. Trochę po góralsku. Ja też jakoś tak mało widzę. Pierś faszerowana z ceramiki kurka. Teta i ceramiki. Pieczeń z karkówki w sosie myśliwskim. Słuchajcie, no i tarot w trasie, ale przy bardzo fajnym z czosnku konstrukcji i brzosie. A my zaraz będziemy konsumować. Na vlogę nagram. A my jesteśmy przy żurku z chlebkiem. Tutaj, o, proszę bardzo. Tak, na pewno. No, ale tak. A tu tak ślicznie. Słuchajcie, na jedzenie wychodzimy. Lecimy po prostu. Krajówka ładna. Uciekł. No. Incepcja, ale chcę tak nie ogarnąć ludzi. Ciebie. Jest co? Powitanie pieskowe. Zawsze takie zadowolone. Podejście jest ciężkawe. Ciężkawe. Ale przyjemne. I Bożyk wszedł tam na tą wieżę widokową, bo tutaj jest wieża widokowa. O. Można tam, o. Wstęp. Proszę bardzo. Pełnej okazałości. A my byliśmy tutaj. Incepcja. Mamy Sophie Loren. Stodoła pod zamkiem, właśnie tam byliśmy. A teraz idziemy na ciacho i kawę, która jest koniecznością ciachową. Ja, kawową reszta. Także super. No ładne miasteczko. Lubię małe miasteczka, nie ma tłoku. Ja tam za głęboko nie siadam. A my tam szalejemy. Mamy lody. Mamy. Ja nie wiem, czy jeszcze sobie bezowego ciastka nie wezmę, bo tam to bezowe ciastko mnie kusi, bo jest bezą. No. Ale lodujemy, lodujemy. A muła. Do ciachu wygląda tak. Jakie ładne słońce. Super. Śmietanka ezoteryczna, tak? Się bawi. No lody z kawą, kawa z lodami. I podobno przepyszna szarlotka domowa, prawda? Rewelacja. Pochota. Teraz będzie widać zamek, bo jestem w cieniu, a nie na słońcu. Super. No i co? Po pysznych obiadkach. Ja się unoszę, nie mam aury, więc mnie nie przyciska żadne kule spętania. Może jednak. Nawijają się. Proszę. O! Lecimy dalej. Papa Olsztynku. Po czesku gada nam nawigacja. Super. Italiano, parla italiano un po', si, adamo. I zameczek. I zameczek. I tu ta knajpka jest, uwaga. Tu za rogiem. Dobrze. Ja tam jadę bardzo dobrze, bo jadę z tyłu. Tylko tak teraz widzę, że w lewo. Ale tutaj taki stary musi być jakiś. Chyba. No. Może to jest w ogóle stary. Wow. Wytarnitem tam wchodzony w obok. No. Kościoła. Jak to wygląda? Bo nie patrzę. Nie.
stare nie bardzo, ale to w ogóle stare miejsce jest. I takie mamy widoki samochodowe. Tu mam Dorotę, tu mam Grzegorza, tu mam widok. Proszę bardzo. Piękne tu okolice Cedrowi macie. Piękne, piękne. Same górki, pagórki. Jura, Jura. Jura, Jura. Tam, tam. No cudy, nie? Trzęsę łbami, ale trudno. No zobaczcie. Jeszcze nam słońce dopisuje. Wow. Jesteśmy w Żarkach już. W Żarkach. Lalala. I ładne są Żarki. Będziemy skręcać. O. Na Myszków. Gdzie bądź to nie jest. Wydaje się, że one są 10 lat, jak to są Żarki, bo ona ma Żarki lepiej. Próbuję się wydostać z auta, bo jesteśmy na miejscu. Tak to wygląda. Czekajcie, torebkę wezmę. Musimy wziąć nasze szpargały. A, koniecznie, faktycznie. Kraby. Tak. Kraby, żaby. Znacie ten znak? Mhm. Aha. Tak, i znacie to wnętrze. Wiecie, gdzie jestem. Mogłabym zrobić ten. Live'a od Cedrowych. Oświetlenie mamy. A, poczekajcie. O, lampeczek, jak mrówek. Po prostu, słuchajcie. Tu są wszystkie artefakty. I to jak popisane. Draculis. To jest kolega. Nie stoisz w korkach, jadąc do pracy. Zgadza się. Ale to. Nie kręć. Dobra, nie wyjadę. Wiecie, bo to są takie strefy zakazane. Faktycznie tak działa, że to działa. Raz na ile nie podlewacie? Nie podlewamy. No tam właśnie. Woda jest i on się i to tak w cyklu zamknięty. Cyklu i, to już i działa. Pusto, tak? A no właśnie się zapytać. Ja już... Może by coś takiego u mnie żyło, bo u mnie nic nie żyje. Jak długo? Ja żyję. Jak długo był otwarty? Nie był otwarty. Czyli był zrobiony, zamknięty i już. Tylko to nie jest jakiś specjalistyczną techniką. Nie, no ale proszę cię, są trzy warstwy, ale działa. A ty masz keramzy, ty masz ziemię i jest woda. A mech tak z lasu po prostu. Że w ogóle na pełnym morzu. W każdym razie 15 czerwiec. Środek miesiąca, środek roku. Samocentu. Wiesz. Zobaczcie gdzie. O! Zobaczcie gdzie ja jestem i kto prowadzi. Cedrowe normalnie, magicznym szlakiem. Mhm. 11. Idziemy Myszków zobaczyć i widoki, słuchajcie. On wygląda jak czarodziej prawdziwy w tym płaszczu. A ja to kocham studnie. Z pięknym znakiem solarnym. Prawda? Żeby nie było, że nie. No. To jest to. Oj, oj. Generalnie bardzo blisko, ale jest pięknie. Ej, gdzie robimy sesję następną? Pięknie. Tutaj tarnina rośnie, nie ma sali innych rzeczy. Te skałki to wszystko. To jest małe skały, jeszcze na drzewo. Ale teraz jest pięknie, bo wszystko zmienia kolory. Tak. I dlatego mówię, ta pora roku jest fantastyczna. Jest, widać, widać. Gdzieś tam, gdzie ten kominy. Dwa kominy, chyba. Kominy, no. Zobaczcie, mamy złotą godzinę, to znaczy, że jąknie. No to jakie mamy szczupłe cienie. Super. No pięknie. Tu jest tło. O, ale wiesz co? Oni chyba wiedzieli, gdzie budować. Super. Superaście. Takie małe te kościółki. Ale rewelacja. Szczerze powiedziawszy, to jest tło do wszystkiego. Tło do wszystkiego. Kiedy jest przesilenie? Moje urodziny. O. Prawda? Dokładnie, bo tutaj no taki budulec. To akurat tak, wiesz. Super. O, teraz mi się. Dobra, proszę bardzo. Wszyscy. Co? No duży nie jest.
Co im? Co? Tu? Choleryków z okolic. W przezimowaniu. Jak, znaczy, no, ale ładne, duże. Tak, jak z masły zbierała i robiła zawsze wino. Pamiętam. Wino odłożymy, moja torba. A tam co mamy? Też widoki. 1782. 16 wiek. To wcale nie tak... 15-16 wiek. Mm-hmm. Wiesz, jak jeszcze dojdą barwy jeszcze mocniejsze, jesienne. Tak. To będzie. No i żeby słoneczko było przy tym wszystkim. To jest to, że każda pora roku tutaj wygląda zupełnie inaczej. No to jest. Ach, to jest ta lipa, tak? To jest. Tak. No i coś się nie przeczytam, ile ma. To tylko na sekundeczkę. O, to ta lipa. To jest to. Lipa babka się nazywa. Brani, no taka babka jest. No ale. To jest pół lipy babki właściwie. Ale zakorowało się dalej. No i mamy widoki. Choć okiem sięgnąć. No to można przejść. Jest takie szerokie. I uczesać wszystkie myśli. Jest mrzawka, jest ciemna i zawsze ktoś tutaj jest taki mistyczny, taki spogląda z góry. Znaczy ma takie groźne spojrzenie. O, to źródełko. No, tutaj wybija woda i są takie kraniki po bokach, o i tam później płynie jako woda. To źródło zostało jak gdyby takie, wiecie, świętym zabrane, no, że tak powiem. W Częstochowie to jest świętej Barbary. Że ktoś, ludzie kupują sobie prywatnie, mimo państwa pozwala. I ogrodziłby z takim rzemurem, tam jest ławeczko, tam nie można wchodzić. No. Źródełeczko. Tak, to teraz sprzedaje, to tam jest ten to źródełko. Tutaj też niedaleko, ale to już na następny raz, jak przyjedziecie, jeżeli przyjedziecie, mam nadzieję, że... Ale na płycie jest napisane sprzedam. Tak, bo co to ogóle, teraz sprzedaje, zauważyliśmy to też. No. I są też bardzo ładne sokole góry. Ja tam nie byłem, więc chętnie się z nami wybiorę. Super, ale tutaj... Pustelników. Tam jest pustelnia, Czatachowa. Wow. No okiem inaczej niż kamerą, naprawdę. To jest fajnie, bo jest dużo wzniesień i takich dolin wysokich, więc jak widzisz na górę, to macie widok, tak? Tak. I jesteśmy już w Złotym Potoku. Że tam właśnie, w tamtą stronę jest bardzo fajna formacja skalna, nazywa się Diabelskie Mosty. No pewnie znowu Twardowski i pewnie znowu diabeł. Teraz jedziemy do bramy Twardowskiego. Ze względu na urodzaj grzybów mamy tutaj bardzo, wiecie, czy co, dużo samochodów, zwykle jest tu mniej. Po bokach. Cichutko, nie? Ale za cicho. Państwo do bramy? Tak. Z racji swoich błędów radzę się kierować na lewo, tam państwo trafią. To znaczy? Nie, bo my poszliśmy na prawo. A nie, my znamy te drogi. Tak? Aha. Ale świetnie, dziękuję, bo z racji naszych błędów, to gdy pierwszy raz jesteśmy stąd, to zaparkowaliśmy tam, to jest gdzieś tu blisko, taki idziemy, idziemy, które, to już które, to już które. Także tutaj, ale nas tak. Nas wow. Tak, poprowadziła wow. Tak, że to obeszło się dookoła. Nie, ale trafiły, panie. A skąd jesteście? Jest tak piękne światło, którego nie oddaje ten aparat, że to się w zasadzie w głowie nie mieści. Ale muszę sobie selfiaka zrobić. A tam są nasi. Cudnie. Mamy to? Mamy to. I żeby nie było, to nas targają po jakichś kamieniach, korzeniach. Dobrze, mam prawie, że sportowe buty. Ha, ha. Ten jak wystartował. Trekkingowy? Matko. To jest ciężko, więc jak się rozpędzę... To będzie lżej. Okej. Okay. Idziemy gdzie do... Czego? Bramy Twardowskiego. Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Przepiękny portal. Naturalny. Piękny. Historią. Ja już widzę, aparat jeszcze nie... No cudowne. To mają być pazury koguta. Tam trzy takie duże czarne otwory. Tak.
ale piękne jakie kolory. Bo okazało się, że mam takie coś, wiecie, jeden do jednego, mówię, okej. Okay, co zrobiłeś? A teraz mamy też takie. O, pana. Dobra. Dobra. Jaki ty masz ten aparat? Co to za telefon? A daj tak, żeby bramę było widać, czyli no, od dołu. Nie, nie. Czekaj. O. Super. Jezu. O, i mchę, i co, i prosty. I w ogóle super zdjęciory. Jestem zadowolona z tego powodu, że nie jest ślisko. Idziemy. Idziemy. O, wimy ojca. Dobrze, wejść weszłam, ale kto mnie ściągnie? Ta, 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 ta. Nie, 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 bo ja mam... O, dobra. Wejść weszłam, ale zejść... Spoko. Dobra. Ślady kogutów. Super. Tu mamy Dorotę. Ale... Ja też sobie telefon raczej wsadzę gdzieś, żeby mieć rękę wolną, bo... O, faktycznie. No tu góry, góry. Super. Na zawsze. Super. A! Tam też można. Ale obróćmy się. Ta-da-da. Będziemy mieli piękne zdjęcia. Normalnie się nie powiem, się zachwycają paprociami, słoikami w paprociach. Ja sobie chyba zrobię takie żyjątko w słoiku. Och, jakie kolory, jakie kolory. Też ładnie się Prawda. Oni idą, moja sylfiaczka. Lecimy. Też do źródełek nas prowadzą. Zobaczcie, jakie stare, drewniane budynki. Rewelacja. Super. Zakazy rowerowe, zakaz spacerów. What? A to młyn musiał być. Tak, to jest stary młyn. No. Obecnie pan by był. Ale to musiał być wodny młyn. Tak, stary młyn, dużo magii. Magia się mielem. No. Ciekawe, to zachowało się. Koła nie ma, bo... Koło to musiało być. Tak, tutaj gdzieś. Tu, w tym musiało być. Bo tu woda na pewno leciała. Ale tu jest bliziutko woda. Jak ładnie. Ale czujecie, czujecie zapach? To nie było, ale mam miętę. Mogę mi mówić, że to nie. Ale nie chcę, mogę wpisać na początku. Idziemy. Jezioro Sen nocy letniej. Tu wszędzie te górki. Superaście. Zobaczmy tutaj kupały. No. Miliony wianków. Ojejku. Zarąbista sprawa. Ja od razu mam wizję komarową, ale to tak... No, ale zawsze można świeczki komarowe. Pochodnie. Zielony kamień za siebie. Matko, matko. Wszystkie zielone wybrane. Nie ma. Ale jest. Tak? Wygrzebał runę na kamyku i tak zostawił, taką bezpańską. To jest sławne źródło. Ale jest chyba przeczyściutkie, prawda? Tak, ona tutaj wybija, czasami to widać, a te małe stwory też jakby się schylić, one czasami tutaj pływają, się ruszają. Myślimy, że przedlodowcowe. Monety wrzucał. Przedlodowcowe stwory dalej nie płyną. Czyściusieńkie, co? Chyba nie jest to.
A tam już. Nie, to chyba jest pijawka. A o Jezu, tak, pijawka! Tu takie malutkie coś wpływa. Nie wiem. Pijawka. Mamy znajomego, który się w tym specjalizuje, więc może nam powie. W każdym razie woda wybija tam. No i zima, lato, zawsze ta sama chyba temperatura. Krasiński. Tam byliśmy. Zielony. To jest czysta magia. Czy ja czuję rybki? Tak. Ja jak zawsze gadę się śmieję, że jak jedziemy gdzieś, to gadę zawsze nie spotkaję, żeby jechać w wolny. A jak gadę przysypia, to wtedy nadrabiam. Nadgonisz wszystko. Już największy problem był taki, jak zmieniliśmy samochód. No już tak faktycznie, ale Złoty Potok. Za ładniejszy widok jeszcze tam z pomocą drzewa. A no to lecimy. Nie mają nic. Jeszcze nie mają. U nas już się wszystko robi żółte. Złoty Potok, knajpeczki i skałki. A my tu mamy potoczki. Bystry potok wody, tocy, potok wody, tocy. Mamy most kolejny, kręgi. No to widzisz, to ja mam tutaj olbrzymi. Musimy, Gabriel, podjechać do tego cmentarza w Częstochowie, wiesz? Ja ci powiem, są bardzo duże, tak? Że nawet... A my to nie znamy, wiesz, my odkryliśmy ten cmentarz 3 lata temu. Ja ci powiem, że nawet ja pisałam pracę na historię magisterską w Rzeźbiłasku, więc naprawdę? Gdzie ją mam, to nie wiem. No, tu matce by poratowali, widzę. I mieliśmy być o zachodzie, Maga Gabriel powiedział, jesteśmy. Jest, chociaż o, wygląda jak latarnia. Proszę, jak księżyc. Jeszcze studnia na środku drogi. Idę wam pokazać, kochani, bo tu Gabriel robi jakieś dziwne rzeczy. I jest czarny czosnek. Ty, ale on faktycznie jest czarny, czy jest taki stary? On jest stary. Przeszedł tak jakiś magiczny proces. Tak myślałam, że tak może wyglądać. On się ten proces nazywa... Grzyby poznaje, reszty nie. Uwaga! Reakcja Maillarda. Maillarda. Nie wyostrzyło, ale nie przejmujmy się tym. Tak, mój kanał raczej nie jest kulinarny. Idziemy. O, a to zjedliśmy. Ja zjadłam najwięcej. To właśnie. Mnie chodzi o to, o bango. To jest masakra. I oni będą krewetki dawać, jakieś zupy krewetkowe. I zupa z muli. I ona się starzy do aparatu. Pomóżcie jej. Hel! To są paluszki krabowe miksowane w krewetkę robione. One nie są prawdziwe, to są te plastiki. Pomyśl sobie, że to jest najpyszniejszy warzyw. Ale ja to spróbowałam to. To nie jest ani złe, ani dobre. Co są do paczki. Wiesz? Tak, chomiki. Do chomików. Przerażę ją trochę w uchwale, ale śniemie. Ej, poczekaj, niech ja to wyostrzę. A to są brzydliwe. To na krewetki, one nie są różowe? Idź już mi stąd. No, idealnie to zaraz. No ja nagrywam to wszystko, ja się boję. To jest To pachnie moim akwarium. Proszę.
swoim akwarium. Mhm. O, blisko, blisko. No. Które kiedyś miałam. To jest sezon marzenia, co to jest? Nie, czarny sezon. I tylko jakoś tak trochę zleżało tak, no nie? I nie myłaś. No, nie. Ale to naprawdę ja nie obrażam twojej zupy, prawda? Nie. Słuchajcie, teraz będą zabawy Insta. O północy. W zasadzie chciałam udowodnić, jak złapie się ostrość, że dokładnie za 10-12. Magia ognia za 10-12, wow. Wszyscy będą na Insta robić, bo to będzie jedna chwila. Dobra, Adia. I co ty to zrobi? Nie wiem, normalnie tam jest to ten. Nagrywanie, widzisz? A weź poziom. A zdjęcie może na tle, tak, żeby ty jesteś magicznie, rozumiem, że to chodzi, żeby było. Ja może tam ten czas to zabierę. Jest akurat. Ja nie wiem, gdzie to by było dobre. Wiem już, gdzie. Wiesz, gdzie by było dobre tło? Tam, bo nie będzie kuchni widać. Ale tu nie. Wiesz. A, nie łapi mi ostrości, wiesz? To kliknij na mnie drugim tym. Coś tam mam jeszcze jeden. No. Mogę? Lecisz. Musi być w pionie. Wiecie co, musisz to, musisz, słuchaj, wejść może na krzesło dalej. I to musi być wyżej. Nie, nie, muszę wziąć krótszy kawałek. Tak. Tak? Bo coś mi się tu zrobiło i teraz nie mam tego włączyć. Dorota, może ty nagraj. Nie. Prześlemy chłopakom. Ja tu trochę nagrałam. Ja muszę dalej. Tak, ja Grzegorzu, cofniesz się troszeczkę? Tak, się dobra. Coś rozbijam. Dobra, lecisz. Feniks z Nika. Jeszcze jedno ujęcie? Mhm. Takie magiczne zabawy po północy. Nie będzie trochę, wiesz... Boże, Grzesiu, ty myślisz? Tak ujął tutaj na tą stronę, nie? Żeby nie było widać w tym kuchni. Abrakadabra. Czekaj. Już? Mhm. A nie, bo to nie jest slow motion, kurwa. Nie. To jest zwolnione tempo. Aha. Bo wtedy będzie ta pierwsza kwestia spadania taka, nie? No właśnie. Masz, no. Masz, no. Uwaga. No. Kliknij. Bo wtedy to się spali na tym jest czas. No, po prostu.